Eureka. Audycja popularno-naukowa. Czy współczesna technika, proszę Państwa, zbliżyła nas do Andrew Martina, androida z filmu 200-letni człowiek? To pytanie do gościa jedynki, a jest z nami teraz w Eurece Tomasz Kokowski, informatyk. Witam Pana w programie pierwszym Polskiego Radia. Witam serdecznie. Golem, mityczna istota utworzona z gliny, literacki Frankenstein, mechaniczni ludzie w epoce pary i elektryczności, Futura, czyli fałszywa Maria z filmu Metropolis z lat 20. XX stulecia, wreszcie pierwszy rzeczywisty robot humanoidalny, aluminiowy, ponad dwumetrowy elektro, który ważył 118 kg, chodził, liczył i znał 700 słów, zaprezentowany w maju 1939 roku podczas targów światowych w Nowym Jorku. Następnie żeński android, Sophie, który w 2017 roku jako pierwszy w historii otrzymał obywatelstwo, takie jak człowiek z krwi i kości. No i po Mikołaja Kopernika, androida, który niedawno pojawił się w roku kopernikańskim w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Czy to jest właśnie droga, która prowadzi do androida, czegoś, kogoś na wzór i podobieństwo człowieka? Te postaci wymienione są oczywistym dowodem na to, że ludzie nie spoczną, kiedy myślą o tym, jaki automat, jaki robot, cokolwiek, co chcieliby robić, żeby było zautomatyzowane. Myślę, że nie spoczną, aż nie zbudują kogoś, kto będzie podobny do nas samych. Pytanie tylko, jak bardzo i do czego tego potrzebujemy? No właśnie, jeżeli już mamy, będziemy mieli robota człekokształtnego, bliskiego ideałowi, to po co nam taki robot? Bardzo dobre pytanie, dlatego że nasze życie codzienne składa się z szeregu różnych czynności. Nie są jakoś uporządkowane, nie są nawet powtarzalne w dużym stopniu. Każda czynność, każde działanie, każda nasza potrzeba jest nieco inna. W związku z tym pytanie, dlaczego nie budować robotów czy urządzeń, które nam poszczególne potrzeby nie załatwiają. Takie roboty funkcjonują, a jednak niezależnie od takiej automatyzacji, wciąż próbujemy zbudować coś, nie mówię jeszcze kogoś, coś, co będzie być może bardziej uniwersalne, ale to też byłaby trywialna odpowiedź. Uważam, że jest to próżność. Kompleks twórcy. Ludzie chcą ciągle budować coś, co nas przypomina, by to coś, ten ktoś funkcjonował tak, jak oni sobie tego życzą, nie pytał, żeby wykonywał to, co chcemy, żeby za nas po prostu pracował. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że wiek XX i XXI jasno mówią, że nie taka motywacja jest jedyną. Są czynności, są środowiska, są miejsca, sytuacje, w których ludzie byliby narażeni na jakieś duże niebezpieczeństwo. Jest naprawdę mnóstwo zastosowań. Mamy i roboty górnicze, podwodne, w fabrykach, też roboty domowe. Też roboty towarzyszą nam w rozrywce. Taki towarzysz roboci nie skarży się, jeżeli chodzi o opiekę nad nim. Dość powiedzieć, że jest taka nawet firma, która przoduje w zastosowaniach militarnych, która dostarcza Armii Stanów Zjednoczonych robotragarzy. Zautomatyzowanych tragarzy, którzy przenoszą zaopatrzenie, uzbrojenie, być może potrafią przenosić rannych. Mamy również robota w kosmosie. Canada Arm, tak się nazywa, ramię zrobotyzowane, funkcjonujące na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, posiada pewnego rodzaju funkcje zautomatyzowania. Ale mieliśmy też robota, który pomagał astronautom wewnątrz stacji. Ciągle nowe zastosowania, które się pojawiają, powodują, że wracamy właściwie do pytania, po co nam robot człekokształtny? Poszukujemy rozwiązania bardziej uniwersalnego. Nie dziesiątek czy setek robotów specjalizowanych w czynnościach. I tu pojawia się takie słowo inteligentny. Chcemy zbudować robota, który będzie mógł się adaptować do różnych sytuacji, który będzie potrafił wejść na schody, będzie potrafił pójść do ogrodu, będzie być może mógł po prostu przynieść nam coś od sąsiada, będzie potrafił nam pomóc w kuchni, skopać ogródek, ale będzie też potrafił na przykład zaopiekować się nami wtedy, kiedy
no, spadniemy ze schodów. Czy to naśladownictwo powinno sięgać rozumu? Czy taki robot powinien mieć autonomię, sam dedukować? Czy może jednak powinien zależeć od programisty, czyli być na takim elektronicznym, krótkim sznurku? Takiej smyczy elektronicznej, nadzoru ciągłego. Kolejne dobre pytanie, na przykład samochody autonomiczne, to też są poniekąd roboty. Potrafią samodzielnie kontrolować przebieg jazdy. Było trochę medialnie nagłośnionych problemów z takimi rozwiązaniami. Nagle okazało się, że jednak nie do końca wszystko zostało przemyślane. Jak daleko ta autonomia powinna funkcjonować? Czy samochód tylko nas gdzieś prowadzi? My wypowiadamy dyspozycję i on dalej wszystko wykonuje. Czy wręcz powinien przejąć trochę funkcji i na przykład autonomicznie decydować o tym, jaką trasą, do kogo, czy jedziemy tam, gdzie zwykle, czy jeszcze inaczej. Trochę te prace zostały wstrzymane. Podobny problem autonomii daleko idącej niezależności, no mamy przecież w kosmonautyce. Roboty kosmiczne nie powinny być na takiej ścisłej smyczy elektronicznej, bo kosmos to są ogromne odległości, opóźnienie czasowe jest duże, występują i problemy w sterowaniu działaniem takich robotów. W przypadku kosmosu powinny za nas myśleć, przewidywać sytuację, czyli mieć kosmiczny rozum. Tak, opóźnienie komunikacyjne w relacji Ziemia-Księżyc to jest 0,58 sekundy. Natomiast jeśli myślimy o eksploracji chociażby Marsa, 50, tam 70 milionów kilometrów, ale tam jest około 8 minut bodajże, trudno oczekiwać, żebyśmy za każdym razem, kiedy robot napotka nieznane, no wędrowali do tego robota i go tam instruowali. To nie taka jest idea w ogóle robotyzacji, jeżeli chodzi o kosmos na przykład. Ale z literatury, z filmów znamy takie sytuacje, historie, kiedy roboty zdominowały nasz ludzki rozum, czyli zdominowały programistów. Czy oczekujemy takich sytuacji w realu? My chcemy oczywiście rozwoju tej autonomii, samo, jak to się ładnie nazywa naukowo, samopercepcji albo autopercepcji, autoidentyfikacji, rozpoznawania obrazowego, uczenia się robotów, otoczenia i zdarzeń i tego, co się wokół nich dzieje, to nas prowadzi wprost do uczenia maszynowego, do rozpoznawania obrazów, czyli podstawowych technik sztucznej inteligencji. No ale jeżeli tak, jasnym jest chyba dla każdego, kto myśli kategorią rozwoju, że prowadzi to wprost do naśladownictwa również ludzkiego rozumu, ludzkiej świadomości czy samoświadomości. Pojawia się zupełnie inny problem. Prawa robotyki nie zostały wymyślone od tak sobie dla literatury. To mogło się tak wydawać jeszcze kilkadziesiąt lat temu, ale dzisiaj docieramy do takich obszarów, w których zastanawiamy się, czy na przykład tak roboty powinny mieć prawo na wojnie chociażby otwierania ognia do nieprzyjaciela i zabijania ludzi. I do czego doprowadzą nas testy autonomicznych samolotów, dronów? Pytanie, czy taka SI będzie lepsza od pilota żywego, z krwi i kości. No tak, ale też jest pytanie, kto będzie odpowiadał za czyny takiego autonomicznego robota androida? Już znamy ten problem, te najsłynniejsze drony, predatory, które wyprawione na misje, wykonywały te misje z sukcesem, to były misje uzbrojone. Czy autonomia rozpoznania celów nakazana przez operatora już jest zwolnieniem operatora z odpowiedzialności? Czy operator jednak odpowiada za to, że dron zidentyfikował cel niewłaściwie, mimo że to człowiek jest autorem algorytmów rozpoznawania? No ale jeśli pójdziemy dalej i pojawi się dron z autonomią, no to jest oczywiste, że dron będzie musiał podjąć decyzję tu i teraz. Pytanie jest takie, czy drona postawimy przed sądem? A co z buntem robotów? Uwaga celna. I tak oto w filmie Prometeusz. Dawid, robot człowiekokształtny, kontrolowany przez firmę, buntuje się przeciwko człowiekowi. Tego się boimy. Czy jednak my naprawdę chcemy i możemy zbudować ze stali, z silikonu, z krzemowych chipów androida na nasze podobieństwo, z naszym wyglądem? Bo mówił pan o dronach. A no właśnie, jak to jest z tym lustrzanym odbiciem? Znaczy, odpowiedź na to pytanie jest dosyć trudna, dlatego że, tak jak powiedziałem, na pewno pcha nas ciekawość, na pewno próżność. Jeśli potrafimy zbudować komputery, wręcz namiastki umysłów, tak jak mówimy o sztucznych inteligencjach dzisiaj, kiedy potrafimy zbudować
urządzenia, automaty, które leczą nasze ciała, to proszę mi powiedzieć, gdzie jest granica między ciekawością, a być może pychą stwórcy. Literatura w wielu przypadkach eksploruje kwestie moralne, no bo jeśli obdarzymy automat rozumem, który nie będzie mechanicznym, tylko będzie samoświadomą jednostką, która będzie potrafiła powiedzieć o sobie ja, robot. Jak taki robot będzie postrzegany wśród ludzi? Czy będziemy mieli nawrót rasizmu? Będziemy uważali, że prawdziwym człowiekiem jest tylko ten, który jest z krwi i kości? A może po prostu musimy zmienić swój pogląd na to? Literatura i filmy science fiction już pokazały, że androidy wcale nie muszą różnić się od człowieka. Nawet jest pewien problem z rozpoznaniem, czy to jest android, czy jednak białkowy człowiek. Pytałam o ten wygląd, ponieważ psychologia nazwała i opisała takie zjawisko Dolina Niesamowitości, czyli nasz ludzki strach przed androidem, androidami, o wyglądzie człowieka w podobnej skórze, oczach, gestach, mimice twarzy. Myślę, że istota tego strachu polega na tym, że nie wierzymy, że taki sztuczny twór kieruje się jakąś moralnością. Czy roboty śnią o elektrycznych owcach? To nie było pytanie, co właściwie mogłoby się tam roić w pozytonowych mózgach. To było pytanie o to, czy roboty mają sny i czy są inteligentnymi istnieniami. To są pytania literackie z Lema. Co najmniej z Lema. Dobrą ilustracją takiego dyskursu jest wspomniany przez panią Andrew Martin, który urodził się, jeżeli można tak powiedzieć, robotem. I przez całe swoje życie, co też brzmi paradoksalnie, 200-letnie, chciał być człowiekiem. Czy robot może być moralny? Czy może mieć jakieś rozterki sumienia? Czy może mieć w ogóle sumienie, skoro został zaprogramowany, mimo że myśli tak jak my? Przecież może mieć zupełnie inny system wartości. Przecież nie je, przecież nie trawi, przecież nie krwawi, przecież nie wierzy. Literatura już takie problemy atakowała. Andrew Martin stał się człowiekiem i umarł jak człowiek, mimo tego, że nie narodził się z krwi i kości. Powiedział Tomasz Kokowski, informatyk. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Jutro po 19:30 przystanek Historia. Zapraszam. Dorota Truszczak, do usłyszenia.